Lotnisko działa już 11 lat. Wybudowane jest przez Związek Gmin Barcja. Trafiają do nas zwierzaki w bardzo złym stanie, także z chorobami skórnymi, więc wtedy by trzeba było tą karmę hipoalergiczną. Koty zwłaszcza często trafiają z tymi problemami. Ciężej jest z tego powodu, że woda zamarza, więc ciągle trzeba z tą ciepłą wodą chodzić i dolewać. Staramy się je jak najczęściej wypuszczać na wybiegi, żeby się rozruszały, rozbiegały jedzenia, żeby miały dosyta, to wtedy sobie tego ciepła wyprodukują tyle, ile im trzeba. Miski zawsze, bo to też w zębach noszą, niszczą. Obroże oczywiście oddajemy, pieska to oddajemy z obrożą. Fartuszki pooperacyjne, bo zwykle już nie jest do odzyskania. Smutne, bo jest temperatura na zewnątrz jest jaka jest, a tych psiaków jest tu ponad setka, więc na pewno nie jest to miły widok. Ja bardzo lubię psiaki, więc jest to dla mnie dosyć ciężkie oglądać takie widoki, zwłaszcza, że niektóre te pieski są naprawdę, z ich oczu po prostu patrzy błaganie, weź mnie, uratuj mnie. Psiaki to poniekąd jak ludzie, dla niektórych pies jest jak członek rodziny, więc po prostu warto przynosić tutaj dużo rzeczy do ogrzania, bo to nie tylko pies, to również może spotkać nas ludzi i naprawdę warto pomagać. Zbiórka trwa do końca marca. Wszystkie potrzebne rzeczy możemy zostawić w oddziałach Interpat w naszym regionie. Zielona Armia pomaga zwierzakom, pomóż i ty.